Moniko, Moniko, pięknie, pięknie grasz. Powiedz nam, przejdź Szymonku sobie tam też, do Moniki. Koło Moniki stań sobie. Moniko, Moniko, powiedz, co to była za piosenka, bo ja to jestem taki mało w muzyce oblatany, więc nawet nie wiem, co to było. Powiedz, co to było. Well, thank you much. Thank you very much. Czyja to piosenka była? Nie pamiętam. Ale to nie jest twoja kompozycja, to nie ty komponowałaś. A zagraj coś, co ty skomponowałaś. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Musiałabyś sobie przypomnieć, tak? A zagraj coś innego jeszcze, tak? Chcesz coś zagrać? Nie wiem. Nie wiesz, dobra. To wiesz co? Moniko, to wtedy siądź w takim razie sobie tutaj do stołu teraz, do naszego biurka i pokażesz, co tutaj dzisiaj robiliśmy, dobrze? Pokaż, jakie rzeczy tutaj robiliśmy. Przełóż na poprzednią stronę. O, wczoraj uczyliśmy się tego, prawda? Wytłumacz, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Tutaj Monika się uczyła. No tak, proszę Państwa, powiem Państwu w tajemnicy, że to jest tak zwana rozdzielność mnożenia względem dodawania, tak? I tam jest 8 razy 7 równa się 4 razy 7 dodać 4 razy 7. I wytłumacz Moniko, dlaczego tak jest. O, może tak. Moniko, gdzie tu jest 8 razy 7 na rysunku? Tutaj. Ale na rysunku. Ile kaczuszek jest w jednym rzędzie? 7. A ile jest rzędów? 8. To ile jest wszystkich kaczuszek? 56. Tak, ale jak można to działaniem zrobić? 8 razy 7 po prostu, tak? Tak. Czyli, proszę Państwa, ja tutaj... 7 razy 8. Tak, albo 7 razy 8. A wytłumacz, dlaczego 8 razy 7 to jest to samo, co 7 razy 8? No bo można zrobić, że 7 kaczek w jednym rzędzie... Że 7 kaczek w jednym rzędzie jest 8 rzędów, albo... Na odwrót. Tak, to pokaż na odwrót. Że jest taka kolumna, tak? Kolumna, w której jest ile kaczek? Jest 7. Nie, 8. 8, a tych kolumn jest wtedy? 7. Tak, proszę Państwa, więc po prostu można brać, że jest 7, 7, 7 i jest tak 8 razy po 7, albo można brać 8, 8, 8 i jest 7 razy po 8, tak? I Monika wie, że 8 razy 7 równa się 7 razy 8. A gdzie to jest zapisane? Bo tu sobie zapisywaliśmy, że A razy B równa się B razy A. Pokaż tu paluszkiem. Tak, A razy B równa się B razy A. Więc ona zna przemienność mnożenia. Przy czym Monika zna przemienność mnożenia nie tak teoretycznie, że mnożenie jest przemienne, tylko ona wie dlaczego mnożenie jest przemienne. Prawda, Monika? Ty wiesz dlaczego. A jakie działania są jeszcze przemienne? Dodawanie. Dodawanie też jest przemienne. Tak. Czyli na przykład 5 dodać 3 to jest to samo co? Co 3 dodać 5. Tak. A czy są działania nieprzemienne, Moniko? Tak. Jakie są działania nieprzemienne? Na dzielenie i na odejmowanie. Tak. Czyli dzielenie i odejmowanie są nieprzemienne. To takie są działania. Dobrze. No więc jak Państwo widzą, tutaj się uczymy z Moniką matematyki. Tutaj wypełniałaś taką tabliczkę mnożenia, prawda? Tak. Jeszcze nie jest skończona, tak? I prawie dobrze, tam w niektórych miejscach się pomyliłaś troszkę, ale to my sobie poprawiamy, prawda? I to sama poprawiasz przeważnie. Tak. A Moniko, taka rzecz. Jak tu jest 4 razy 2, to jest 8, prawda? To 4 razy 3 to będzie o ile więcej? O 3. Znaczy 4 razy 3 to o 2. Ale... Patrz, 4 razy 2 to jest 8, prawda? A w tą następną kratkę to będzie o ile więcej od 8? Jak będzie już 3 razy 4? O 3? To było 2 razy 4 to jest 8, a tu będzie 3 razy 4. To będzie o 4 więcej. O 4 więcej. No i patrzcie Państwo, tam jest napisane 12. Widzą Państwo? Pokażę tutaj kamerką. Więc Monika też, proszę Państwa, ja nie uczę matematyki, bo ja tak tutaj pokazuję Państwu, jak ja uczę matematyki. Ja nie uczę matematyki tak, jak uczą po szkołach. Przeważnie. A tak mi się wydaje, że tak uczą, bo takie są efekty tego ich uczenia potem, że uczeń maturzysta nie zna ułamków. Ani jak wie, że mnożenie jest przemienne, to nie wie dlaczego. Moniko, w tej klasie ty teraz skończyłaś którą klasę? Drugą. Drugą klasę. Ty będziesz w nauczaniu domowym, prawda? Od przyszłego roku. Więc dziecko, które skończyło drugą klasę, już wie, że mnożenie jest przemienne i wie dlaczego. I wie, że dodawanie jest przemienne i wie, że jest, dlaczego tak się dzieje. Moniko, co my się uczyliśmy jeszcze? My się uczyliśmy też z geografii, prawda? O, tu jest globus. Weź globus troszkę bliżej. Szymonku, przyjdź do nas też. Szymonek, przyjdź, to też sobie pokażesz z Moniką razem. Szymon ma 4 latka, proszę Państwa, i Szymonek też się uczy. Też z matematyki jest dobry. Szymonek zna liczby tam do 100. Potrafi do 100 liczyć w ogóle. Zna liczbę też 1000. Szymonek, pokaż tutaj na globusie, jakie jest największe państwo na świecie. Pokaż, znajdź ty. Tylko Szymonek niech pokaże.
Największy. Tak. A pamiętasz, jak to państwo się nazywa? Nie. No to ale Monika pamięta. Rosja, tak, to jest największe. A Szymonku, pokaż, gdzie mieszkają niedźwiedzie polarne. I tu. Tak, niedźwiedzie polarne tam mieszkają. Bo co to jest, Szymonku, tak w ogóle? Co to jest ta piłeczka? Co to jest? To jest piłka? Nie. A co to jest? Ziemia. To jest ziemia, prawda. Dobra, a Szymonku, a pokaż, gdzie mieszkają pingwiny. Pingwiny. Tak, mieszkają tutaj. A Szymonku, powiedz, dlaczego tutaj jest takie białe? No bo tam jest śnieg. Tam jest śnieg. A tam jest ciepło czy zimno, Szymonku? Zimno. Tam jest zimno. Trzymaj, Moniko, dobra? A Szymonku, znajdź jeszcze ty, gdzie mieszkają, podejdź bliżej, dobrze, tutaj, gdzie mieszkają kangury. Potrafisz pokazać, gdzie mieszkają kangury? Tak. Szukaj kangurów. Szukaj kangurów. Proszę Państwa, Szymonek nie wiem, czy znajdzie. To nic, Moniko, pomóż Szymonkowi. Nie, tam nie mieszkają. Monika wie. Monika szuka. Trzeba przekręcić jeszcze. Kręci. Nie, Szymonku, nie. Nie, kangury. To wczoraj mówiliśmy, ale... Tutaj, widzą Państwo? Mówiłem, że wie. Szymonek wie, gdzie mieszkają kangury. A Szymonku, kto tam jeszcze mieszka? Tam albo może inaczej. Psy. Tak, psy dingo, tak? A Szymonku, gdzie mały kangurek się wychowuje, jak jest malutki? W kieszonce. W kieszonce u kogo? U tatusia? Tak. Nie, u tatusia? U mamy. U mamuni. A ty gdzie się wychowujesz? Ty się wychowujesz w domu, prawda? Tak. O, Szymonku, przynieś wieloryba jeszcze. Wieloryba. Ty masz tam wieloryba, prawda? Nie, to jest delfin. No to przynieś delfina, tak. Bo Szymonek i Monika wiedzą pewne rzeczy o zwierzętach też. A Moniko, jeszcze może ciebie zapytam. Tutaj. Pokaż, gdzie jest Polska, gdzie my mieszkamy. Tutaj mieszkamy, dobra. A wy się wybieracie do Egiptu, prawda? Tak. Pokaż, gdzie jest Egipt. Tak, tutaj. A jaka jest tam rzeka największa w Egipcie? Nil. A kto mieszka w Nilu? Jakie zwierzęta? Krokodyle. Krokodyle. Dobrze. A pokaż Amerykę Północną. Kręć jeszcze. Kręć, bo ty nie widzisz jej. Jeszcze, kręć. Tutaj? Tak, to jest Ameryka Północna. Dobrze, a pokaż Amerykę Południową. Tak, tu jest Ameryka Południowa, dobra. A Moniko, powiedz jeszcze jedną rzecz taką. Jak się nazywa ten punkt, gdzie trzymasz rękę tam na górze? Tak? Biegun. Biegun, jaki to jest biegun? Północny. Północny, a pokaż biegun południowy. Dobrze, a pokaż, gdzie jest równik. Tak, a pokaż go cały. O tak, ona pokazuje równik, Monika, w tej chwili. A Moniko, powiedz jeszcze taką rzecz. Gdzie jest cieplej, na biegunie czy na równiku? Na równiku. Na równiku jest oczywiście cieplej. A, Moniko, co robi ziemia? Czy ona tak stoi w miejscu? Nie, kręci się. Pokaż, jak ona się kręci. Ona się obraca, tak? Tak, i wokół słońca. Tak, czyli ona obraca się wokół osi i jeszcze wokół słońca. A teraz tak, to, że się obraca wokół osi, to co się dzieje dzięki temu? Zmieniają się pory roku i jest dzień i noc. Tak, ale od obrotu wokół osi, jak się kręci wokół osi, to co się zmienia? Dzień i noc. A wokół słońca, jak krąży? Pory roku. To pory roku. Ile trwa taki obieg dookoła słońca? Dookoła słońca? Tak. Rok. Cały rok. A dookoła osi? Doba. Jedną dobę. A ile doba ma godzin? 24. Dobrze. Co my się jeszcze uczyliśmy? Moniko, pamiętasz, co jeszcze się uczyliśmy? Na przykład powiedz nam, czy wieloryb. Kto to jest, co to jest wieloryb? Ryba czy ssak. To jest ssak. A dlaczego to jest ssak? No bo ssak. Bo jak jest mały wielorybek, to on ssak. Sam mleko, ssie mleko matki, tak? Mhm. A delfin jest rybą czy ssakiem? Ssakiem. Ssakiem. A jakie ogony mają delfiny i wieloryby? Nie wiem, jakby to było. Ale chodzi o położenie. Aha. Pokaż rękami, jak są położone. Ryby mają tak położone, a ssaki tak. Nie, na odwrót, Moniko. A, na odwrót. Na odwrót, prawda? Pokaż, jak wygląda ogon ssaka morskiego. Ssaka wygląda tak. Nie, właśnie poziomo. Tak. Poziomo, tak, ssak. A ryby? Tak, bo proszę Państwa, Szymon ma takiego delfinka pluszowego i tam sobie to wyjaśnialiśmy. Mhm. Moniko, Szymonek, przyjdź tutaj jeszcze na chwilkę. Bo ja chcę zadać takie pytanie, czy Szymonek będzie wiedział. Czy delfin może na przykład w morzu być długo w wodzie?
W sensie takim, że zanurkuje tam sobie siedzi cały dzień? Nie. Nie. Co musi robić? Oddychać. Czyli musi wypływać na powietrze. I to wszystko Szymonek wie, więc tutaj nieprzyjemnie pytam Moniki. No proszę Państwa, na tym może zakończę. Dziękuję bardzo tutaj Monice, sobie troszkę zagrała i troszkę się pouczyliśmy. Tak, proszę Państwa, no między innymi wyglądają tutaj moje zajęcia ze zdolnymi dziećmi. To są dzieci Szymon i Monika, jednego z moich wolontariuszy. Jednego z moich naprawdę bardzo dobrych wolontariuszy ze świetlicy Hades. Żegnam Państwa.